I Wojtek, też nie mógłbym nie zadać pytania o taki bardzo jaskrawy aspekt ciebie w tym filmie, ale ty masz też tam bardzo dużo scen nagości. I faktycznie w filmach Patryka Wegi tej nagości jest o wiele więcej niż w filmach innych reżyserów. No, z perspektywy widza faktycznie te sceny nagości są takie bardzo zaskakujące, faktycznie tak chwytają w pewnym momencie i nie puszczają, dopóki scena się nie skończy. I zastanawiam się z perspektywy aktora, człowieka, czy to były dla ciebie trudne sceny po prostu najzwyczajniej w świecie rozebrać się na planie? I tak, ponieważ nigdy tego nie zrobiłem, nigdy nie miałem takiego doświadczenia, więc byłem trochę podobnie tu w którymś momencie, mogę powiedzieć jak Gosia, nie byłem po prostu jeszcze na takim gruncie. Kiedy jesteś nago, dookoła jest mnóstwo osób. Oczywiście przy takich scenach jest zachowana totalna intymność i dziewczyny wobec mnie, czy z garderoby, z make-upu, ze scenografii naprawdę kapitalnie o mnie dbały, bo widziały, że po prostu wszyscy stąpamy po cienkim lodzie. Oczywiście zawsze też jest ograniczona ilość osób na tym planie, czyli zostają osoby kompletnie niezbędne do takiego ujęcia. Ale obawiałem się i chyba znowu powtórzę to, co już mówiłem wcześniej, że tak się obawiałem, jeżeli w ogóle można użyć takiego stwierdzenia, że tak się obawiałem pozytywnie. Jarało mnie to, że chciałem po prostu tego przekroczenia, chciałem czegoś mocnego i mówię sobie, Wojtek, jak nie teraz, to też kiedy? Uważam, że ta szansa przyszła do mnie w cudownym momencie, kiedy ja przede wszystkim no, nie jestem studentem czy chłopakiem, mężczyzną, który jest 2 lata po studiach i rozbierze się dla obojętnie kogo, no bo tego wymaga rola, tylko też dojrzałem po prostu po drodze podczas różnych projektów, castingów, przesłuchań i czytając ten scenariusz, no to były między innymi moje takie uwagi do Patryka, jak będziemy to robić, w jaki sposób i te moje wątpliwości zostały bardzo szybko rozwiane. Pojawiło się parę rzeczy spontanicznych faktycznie, że my podczas tych scen można powiedzieć, że trochę się uwolniliśmy i myślę, że one były w jakimś momencie improwizowane. Chyba zależało też nam na tym, że jeżeli ten proces się rozpoczął i my jesteśmy w pewnego rodzaju intymności tak bliskiej, to po prostu nakręćmy czy tego materiału zgromadźmy więcej, bo też potem zobaczymy, co nam będzie bardziej pasowało. Dużą trudnością, to nie ukrywam, było to, że niektóre sceny musieliśmy robić po 2 razy, a to dlatego, że jak będą widzowie mogli zauważyć, nie chcę tutaj spoilować za bardzo, pewnego rodzaju zabieg, czyli w momencie, kiedy ja mam robione zdjęcia, bo moja postać Alf jest modelem z niedużej miejscowości, który no nie ma jeszcze do końca ustawionych wartości i jakby kiedy otwiera mu się nagle mu się otwierają wielkie wrota kariery i dobrobytu, no to ani trochę się nie zastanawia, co brać, tylko oczywiście idzie w to ukierunkowany, bo kariera, bo pieniądze i na tym mu tak naprawdę zależy. Ale faktycznie musieliśmy zrobić techniczną rzecz, czyli Małgosia jako postać Nory robiła zdjęcia, ale potem faktycznie musieliśmy też mieć fizyczne zdjęcia. Więc była znakomita pani fotograf Sandra, której jestem bardzo wdzięczny za cudowną sesję. Będzie można to oglądać oczywiście na filmie, myślę, że z materiałów promocyjnych też to będzie wychodziło. I oprócz tego, że nakręciliśmy ujęcie, musieliśmy powtórzyć jakby podobne pozycje czy jakby aspekty, żeby faktycznie mieć te zdjęcia jako fotografię, która później będzie grała w filmie. I to mnie dużo więcej kosztowało energii, ponieważ ja miałem coś takiego, że nie chciałem przy tych scenach jakoś udawać, wzbudzać czegoś w sobie na siłę. Na pewno rozmowy z Patrykiem gdzieś na boku dużo mi dały. Na pewno rozmowa i aura, która została tam wytworzona. Jakby miałem swoje jakieś uwagi i tak też nie wiedziałem trochę, co mnie czeka. I też nie wiedziałem, czy faktycznie zostanę cały odkryty, czy będziemy kadrować to w ten sposób, że jakby pokażemy tylko pewne kwestie, pewną nagość. No natomiast jak można się przekonać, zostało dużo pokazane, ale tak jak mówię, to zrobiłem z pełną świadomością, ponieważ przeczytałem scenariusz, miałem możliwość przedyskutowania go
i czułem, że oboje coś przekraczamy z Małgosią. Jakby wtedy w tych objęciach po prostu jak byliśmy, myślę, że Gosia już nie myślała o tym, że to jest okropne, tylko zaczęła po prostu się trochę temu poddawać. No ciężko jest mi ocenić, czy... Wiem, że Patryk był bardzo z tych scen zadowolony. W ogóle ja uważam, że te sceny zbliżeń są świetne. Są bardzo, bardzo ładnie pokazane. No nie przekraczając pewnej granicy dobrego smaku. Ale no, było to dla mnie duże wyzwanie, tylko bardzo mi się teraz jakoś świadomie i dobrze o tym mówi w takim sensie, że ja tam byłem, ja to zrobiłem, ja tego doświadczyłem i czuję, że nawet w jakichś kontaktach czy następnych castingach dużo łatwiej mi będzie wskoczyć w pewne emocje, w pewne kwestie, bo aktorstwo no to jest cholera, no doświadczenie. No czasem, czasem ciężkie w postaci właśnie Patryka, który lubi bardzo intensywnie pracować i buduje też taką aurę takiej właśnie intensywności. Ale jestem za to wdzięczny.